Bardzo wiele ciekawych atrakcji czekało na tych, którzy niedzielne popołudnie 22 czerwca postanowili spędzić na Jarmarku Rozmaitości. Zorganizowany przez Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie. Do skorzystania z bogatej oferty jarmarku zachęcał sam wójt gminy Tomasz Ewertowski. Dzień dobry Państwu, chciałbym powitać serdecznie wszystkich mieszkańców gminy Lubawa tutaj i gości, którzy przybyli spoza terenu na drugim jarmarku. W tym miejscu chciałbym podziękować organizatorom za przygotowanie tego festynu. Na początek grupa Lumos z Grabowa przedstawiła spektakl teatralny Maski. Swoje umiejętności prezentowała również grupa cyrkowa Zajączki z Zajączkowa. Sekcja zapaśnicza Klubu Sportowego Sokół Lubawa zaprezentowała pokaz walk zapaśniczych, zachęcając jednocześnie do zainteresowania się tą dyscypliną sportu, nie tylko jako widz. Dostaje się punkty na zawodach. Jak widzą Państwo, każdy zawodnik jest w innym kostiumie. Tak samo wygląda to na zawodach. Jeden z zawodników jest w kostiumie czerwonym, jeden w niebieskim. Grupa zawodników Klubu Kolarskiego Ziemia Lubawska ścigała się na przyszkolnym boisku w tak zwanym wyścigu australijskim. Proszę zobaczyć na pierwszym wirażu. Tu mamy kurzu. Prawdziwą frajdę jednak sprawiło spotkanie z kulturą indiańską pod hasłem Winnetu nawet tu, gdzie można było zobaczyć wiele ciekawych atrybutów prawdziwego Indianina. Wiele emocji wzbudził turniej piłkarski WIP-y kontra reszta gminy. W turnieju wystartowały 4 drużyny. Były to drużyna sołtysów, radnych, opieki społecznej i urzędu gminy. I ta ostatnia zwyciężyła, zajmując 1. miejsce. Gospoda pod chmurką serwowała ogórki kiszone i chleb ze smalcem, zaś kramy rękodzieła artystycznego prezentowały oprócz wyrobów także sposoby wytwórstwa, jak w przypadku garncarstwa czy rzeźbiarstwa i haftu. Zaprezentowano również wystawę malarską pod hasłem Dziedzictwo kulturowe gminy.